Siemaneczko, siemaneczko, jestem już na miejscu. Zobaczcie, pięknie tutaj zalesiony krajobraz. Ale nie będę dużo gadał. Zabieram te manatki i lecę na główkę. Stamtąd mnie odbierze albo Pejot, albo Bryka. Nie wiem, dzisiaj gruba ekipa. Pejot, Bryka, Patrycja, Łopata, Krzywy. Także lecimy, a resztę zobaczycie później. Trzymajcie się. Zobaczcie, przyniosłem to boły na dół. Czekam sobie na łaszce. Zobaczymy, za chwilę powinni być. O, w sumie ich słyszę. W sumie ich słyszę. To dobrze, to dobry znak. Znaczy się, że już płyną. A w dzisiejszym filmie postaram wam się odpowiedzieć na pytania, które zadawaliście ostatnio pod filmem. Między innymi, jak ten zestaw na spławik podwodny montować i jak zamontować żywca tak, żeby miał luźną kotwicę na drut. Do wszystkiego się przygotowałem. Mam nadzieję, że uda się to fajnie nagrać ze statywu. Wszystko fajnie wyjdzie. Może Bryka powie też jakieś kilka słów. O, płynie, 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 płynie pan Pejot. Cześć Mariu. Siemaneczko. Przywitaj widzów. Witam widzów. Siemam. Dobra, idziemy złowić żywca. Tutaj bublerek od Bryki jest i ogień. Ogień. Tu mam taki zajebisty przelew. Jest to zajebisty. I zaraz będą ryby. Najlepsze jest to, że połamałem wszystkie uchwyty GoPro. Teraz będziecie musieli leżeć na ziemi. Ale przeżyjecie. Zobaczcie, jest pierwszy żywczyk, także jeden zestaw już będzie. No to przed chwilą też widzieliście, jak bardzo ponton przeszkadza klejom ogólnie brać, nie? Pejot tam wystawiał zestaw z Bryką, ja na tej samej główeczce i pyk, siedzi. Elegancko, nie? Ale jeszcze z trzy klenie jeszcze potrzebuję. Nie chcę być na zero mocą.
mamy takiego, widzicie, krąpika fajnego. Ile? Mówię 1,70 m. Tu jest 1,70 m, tak. Czekaj, możesz pokazać, jak jest uzbrojony. Zobaczcie, jakie jest uzbrojenie. Graweczka w pyszczek, otulina po całości i no taki kawałek drciku. Czyli w zasadzie nie ranimy w żaden sposób jakoś mocno tego żywca. O. I pój. Zobaczcie, jak fajnie pracuje. Krąpik. Dobra. No i czołóweczka poszła. On jest tak mały, że on ma te pisze, to jest wystarczające. Ale tak zapierdala się, bo... Ale on tak zapierdala, tak nie dbaja, nie? Jak widzicie, działamy w nocy, działamy, bo nie zdążyliśmy wcześniej. Trzeba było połapać te żywce. No i udało się, ale wywieźć trzeba w nocy. Godzina 20 z hakiem, ale no ciemnica już jest straszna. Mały księżyc, ale damy radę. Tak, tak. Trzymaj krzywy. Dawaj. Pokaż, co tam masz. Pycha. Najlepsze żarcie, kurwa. Oho. Takie nam jedzenie dzisiaj Patrycja zafundowała. Polecam. Patrycja Kostrzewa. Będzie to, wiesz, przejebie. Dawaj. Nie, to nie jest duża ryba chyba, wiesz? Teraz już jest, nie? 150. Ale to opór stawiał, kurwa, na tej węce. No bo wiesz, no bo to kurwa nurt był, nie? Na lewo zaraz w plecionkę się wpieprzysz. Nie, spokojnie, wszystko jest w górę. A wie... Ktoś na pociznę go wyciągnął. Krzywy, pokaż swój brzydki ryj. Pokazuję. Nie, mi się wydaje, że on pod nurt szedł, to może być taka, kurwa. Ale żeśmy gadali, kurwa, nie? Jak żeśmy zobaczyli ten dołek, nie? Łopata, pa. Pa na łopatę, pa. Żo mnie łopatę nie podbierę, bo ja nie będę zapierdalał do szpitala. Pa na łopatę. Nie, 150. Łepu na upierdoli. 170 może nie. Dalej od pontonu. Łap go już mocno teraz, nie puszczę już go. Jest. Tu go połóż na Połóż go. Nie, 160. 150, 160. Dobrze go krzywy wpiąłeś. Dobra, już nie potrzeba. Tylko czekaj, jak go zmierzę tak na szybko, nie ciągnij go. To czekaj. Nie, gitaj. No, 160, no 170 można tak. Czekaj, ja kiedyś już tak fajnie, czekaj, jak to było, kurwa? Nie, już teraz nie przypomnę sobie. Tylko ej, trzeba jakąś kurwa... Zwyczajna lotka, 8 wędek. Ja muszę mieć kogoś, kto mnie kurwa wspomoże. Sinawa Odra, przedwiązki. Stacjonarki. Nie. Nie, też nie mogę. Za szybko, to jest za szybko. Dobra, spróbujemy, poczekaj, zacznę pokminić. Daj mu się pokręcić, niech on się na myśli, zaczniemy to kręcić.
Nie, już nie pamiętam, kurwa. Za stary jestem. Still on a straight road. Mamy gwiazdę wieczoru. Pamiętam dobrze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Tylko nocą do klubu pójść. Jam session do rana. Tam królowa blues. To byłby cud. Mam jeszcze wiarę. Odmieni się los. Jednak jest to, że od tylu lat nie powrócą już. No dobra. Pusto. Czekaj. Weź tam kurwa. Czekaj. Pusto jest. Ładnie wyjebał słupata. Usłyszał? Ty, wiesz, że w ogóle nie było słychać? No bo my żeśmy się siedzieli. Zajebał wyprostował kij, wiesz? Weź mam tu przycisk. No normalnie. Normalka. Uważaj, bo tu skarpa jest, nie? Nie. Jest drzewczyk. Ty, a co ty ciągniesz? Kamienia z rówki. Weź tu świeć. Ty, jak on zajebał, kurwa? Ty, kamień się zjebał. On kurwa zerwał, kurwa ten. Sznurek. Sznurek. Obcięte. Jest obcięte. Daj mi ten kawał. Zobaczcie. Zobaczcie, ktoś tam zrobił pranka. Kurwa, przybiegł na główkę i uciął nasz sznurek, nie? Patrzcie. Typowo ucięte, kurwa. Zabieramy sznurek. Co mamy powiedzieć, no? Sprankował nas, kurwa. Kurwa, schodzę na boso. Pierdolisz. Jest tak ciepło, że naprawdę. Serio? No wyjdź tak. Na słońce, przecież tak grzej mi w plecy. Serio? Ej, a zobacz, a dobrze mam włosy zrobione, czy mam rozjebane? Rozjebane. Nie są rozjebane na pewno. Bo ja dobrze zrobiłem wczoraj. Siemaneczko, siemaneczko. Zebraliśmy się, czy ja się zebrałem do wywózki po tej ambitnej nocy. I przy okazji pokażę wam, jak tutaj zamontować tą kotwiczkę tak, żeby była luźna. Wziąłem sobie zestaw, który będzie wisielcem. Jeszcze was chyba przekręcę trochę. O, tak będzie lepiej. Więc tak. Mam normalnie zestaw z jedną kotwiczką i agrafką wcześniej. O, tutaj tryteczka. Obcinamy sobie. Pierw montujemy agrafkę w pysku. Zażywca potrzebuje wcześniej złowiony klenik. O, taki idealny. Montujemy mu w nosek. O, pyk, w nosek. Nic mu się nie dzieje, fajnie to przychodzi. O. A żeby zamontować kotwiczkę, mamy tutaj haczyk. Zdrapujemy sobie łuskę. Przebijamy klenia na wylot. O.
Przebijamy go na wylot. W to miejsce montujemy, podamy na przykład tryteczkę albo kawałek drutu. I nie zaciągać. Teraz tylko regulujemy jeszcze długość tutaj nagrawki. Nawijamy ten silikon. Taki patencik sobie. Szybki. O. I ten klejnik sobie będzie pięknie chodził.
Słuchajcie, wywiezione. Zestawy wywiezione, jestem szczęśliwy. Teraz mogę iść trochę odpocząć, bo bierze mnie jakieś tam małe przeziębienie. I apeluję do was o to, abyście dbali o swoje pontony. Bo jak skończą jak ten, to potem ciężko będzie doprowadzić to do porządku. Zobaczcie, co tu się dzieje. Naprawdę, fajnie jest to pozrobić wszystko w czystości i przede wszystkim w butach. Dobra, lecę się ogarnąć i coś zjeść. Jakby ktoś miał dziurę w materacu... Co to jest? Polecam Michała. Bondix i ten. I guma. I zobacz, że zniotło się, jest okej. Okay. Czeku to będzie, kurwa, przeżyje jeszcze ciebie, mnie, kurwa. A teraz zaczyna odczuć płciznę. Tam na wisielce został, nie? Tak. Na tą dziurą mówiłeś, postawiłeś? O, na klenia wziął. Fajnie. Nie, nad górką postawiłem. Nad górką. W ogóle nie mogę ogarnąć, jaka to jest ryba, wiesz? Tak dziwnie się zachowuje. Bo to pewnie okoń. Trzepiłbym. Ale tak fajnie trzepał tylko, no. Tak delikatnie, nie? Ty. Puch, nie? A ja stosem w gębie, człowieku, kurwa. No wiem, no ja wziąłem aparat specjalny. Masz żółka, jest. Jedna. Jeszcze druga. Chyba nie będzie taki mało. To nie będzie malutka ryba. Tak jak mówiłeś. Wydaje, że ładną rybę tutaj namierzyłem. No elegancko, 170. Tak, no. Mamy dwójeczkę? Nie, dwójki nie będzie, ale 180. Ładnie zapięty. Ale on fajnie szeroki łeb. No, duży ma łeb. Chyba nie wodę wyszło, to? Nie. Dlatego pobie wygląda na 180 spokojnie, nie? Ale ciężki. Ciągasz go trochę tutaj na ten? Tak? Kurwa, fajna ryba. Pokaż, jak się zapiął. Pięknie. Piękny tu rzeczki dostał. 180. Zobaczcie, dwie piękne ryby z dwóch nocek. Jednego. 170 centów, dwójeczka. Krótka sesja fotograficzna i spadamy na chatę. Trudno. Podnieś się tam, ja ci tam podsunę bliżej.
Zmagam się śmiał. Jak sobie, jak robimy? Nie wiem, jak robimy. Tak przy nich tylko, czy podnosimy na ręce? Może dawaj sobie na razie zrobimy taką przy nich, choć tutaj. Z tej strony. A mnie lepiej z tej strony, żebyś sobie przyszedł? Żebyś lepiej z strony? Czekaj, weź tego, kurwa, weź na to. Nie, no czekaj. Okay. O, tak go trzeba. Zależy jak pizda ten opis. Strony, weź go trochę. O, teraz super. Czekaj. Czekaj. Tamtą też jakby się tak dali bardziej w tym skrętu. Tak, o, żeby dobrze było widać. Dobra, no tego, tak. A ten jest super. Teraz patrzcie. Większy by? Jeszcze jest widać. Widać, to nagrywasz się zdjęcia? Nagrywam. Opuszczasz świeczki? Podejdź tu bliżej jeszcze na chwilę. O, tak zostań, tak zostań. Co, puszczać już? No nie puszczaj. No i poszło. I like to be mad. I tym akcentem kończymy tą dzisiejszą nockę, raczej dwie nocki. Coś mnie złapało, przeziębiłem się, ale warto było. 1,70 m i dwójeczka, tak jak widzieliście na sesji. No super rybki, udało się. Kolejny weekend zaliczony bardzo pozytywnie. Także trzymajcie się, siemanko, elo. A teraz zapraszam was na film, który pokaże się już w następny wtorek. Pamiętajcie, filmy teraz co wtorek, godzina 17:00, także łapeczki, subskrypcje, a jak ktoś chce, to niech to puści jeszcze dalej w sieci. Dzięki wielkie!